Od razu przedstawiam też naszych gości. Przewodniczący branży transportowej Ogólnopolskiego Zrzeszenia Związków, Porozumienia Związków Zawodowych, pan Leszek Miętek, witam serdecznie. Dobry wieczór. I pan Leszek Grzechnik, szef Solidarności w Miejskich Zakładach Autobusowych i Tramwajach Warszawskich. Dobry wieczór, witam. Witam serdecznie. A zatem już wiadomo, że będziemy mówili o darmowych biletach, czy na kolei, czy w warszawskiej komunikacji. To jest teraz bardzo gorący temat. Może być nawet tak, że w Warszawie będzie pierwszy od 20 lat strajk komunikacji miejskiej. Tak, czy to jest możliwe? Od razu zapytam pana Leszka. Proszę pana, jest to możliwe, dlatego że obok nie najlepszych warunków płacowych, które są w autobusach, szczególnie w tramwajach, jest troszeczkę lepiej, ale troszeczkę lepiej, to próbuje się nam odebrać coś, co otrzymywali jako element wynagrodzenia z pracy w tramwajach warszawskich i autobusach miejskich już nasi dziadowie. To, co jest w chwili obecnej, to już ma tradycję od 1932 roku. I teraz ja i większość moich kolegów rozumie, że czasy się zmieniają. Tutaj rozmawiałem z kolegą wcześniej. Wcale nie mamy tutaj jakby takiego oczekiwania, że nam płacić się powinno w naturze. Za to traktujemy ten bilet wolnej jazdy jako coś, co jest częścią naszego wynagrodzenia i chętnie usiądziemy do rozmów, w jaki sposób ten niematerialny składnik wynagrodzenia zamienić na wynagrodzenie. I wtedy w zależności od tego, jakie są potrzeby przewozowe pracownika bądź jego rodziny, każdy sobie kupi bilet, jak będzie potrzebował. No to jak na chwilę traktujemy to jako część składową wynagrodzenia. Tak zresztą jest w układach naszych prac. My to nazywamy darmowymi biletami, ale bilet wolnej jazdy. U nas to jest pojęcie przepustki pracowniczej. Przepustki pracowniczej. Ona jest również przepustką w momencie, kiedy człowiek, pracownik spółki wsiada do tramwaju. To dalej jest pojęcie przepustki. To nie jest bilet w tym rozumieniu potocznym. Media nazywają to biletem. Tak naprawdę to jest przepustka uprawniająca do tego, że właściwa osoba jest na terenie autobusowym, bądź tramwajowym, bądź metra oraz właściwa osoba wchodzi na teren zakładu. Mamy zakładów 14. Także z racji tego, jak jest zorganizowana praca, po prostu przemieszczanie się pomiędzy tymi zakładami wymaga legitymowania się. Rozumiem, ale teraz na jakim etapie jest spór? Czy to jest przesądzone, że strajk wybuchnie i kiedy to będzie? Jeżeli chodzi o Warszawę, to spór jest na razie medialny. Dlatego, że do mnie te informacje docierają w postaci informacji, które nadchodzą tak zwanego miasta oraz głównie z mediów. Media pytają pracowników, pytają również mnie o to, jak ja się do tego odnoszę. Więc odnoszę się jednoznacznie negatywnie, jeżeli chodzi o to, że jest to odebranie mi części mojego wynagrodzenia. I to jeszcze bez pytania mi o zdanie, czy ja się na to zgadzam. Bo ja rozumiałbym tą dyskusję w XXI wieku prowadzoną, szeroką, demokratyczną, że mnie się pyta. Może mi się to nie podobać, ale przynajmniej bierze się pod uwagę moje zdanie. A jak na razie to mnie o to pyta prasa. Nie pyta mnie nikt, kto ma do tego uprawnienia. Czyli wiadomo, że ratusz ma swoje zamiary. To właściwie Rada Miasta, prawda? Tak. Która chce takie zmiany przegłosować i wprowadzić wiosną. Wy na razie jesteście w sporze zbiorowym, czy cała ta procedura jesteśmy trwa? W sporze zbiorowym w autobusach, ale ten spór jest szerszy. Nie dotyczy on biletów bezpośrednio, bo w czasie, kiedy związek wchodził w spór zbiorowy, tematu biletów nie było. Temat biletów pojawił się w styczniu bodajże 2013 roku, a my w sporze jesteśmy od października. I on jest związany z tym, co w sumie przekłada się na te bilety, dlatego że autobusowa i tramwajowa firma mocno się modernizują. Mnie to cieszy jako pracownika. Gorsza sytuacja jest taka, że modernizują się na kredyt. I w tej chwili szukają pieniędzy, żeby spłacać kredyty. Ta część naszej walki z biletami, te podwyżki cen biletów w dużej mierze są oparte o to, że po prostu im właściciel, czyli miasto, jak i spółki same szukają pieniędzy na to, żeby to wszystko, co wygląda ładnie, świeci, jak choinka, pachnie, wygląda, że tak powiem, klimatyzowane są pomieszczenia. No wiele rzeczy, które na co dzień pasażer widzi w komunikacji. To jest droga impreza. Rozumiem. No dobrze, ale teraz podobna sytuacja jest na kolei. Chyba, że nasz gość z OPZZ-u, Leszek Miętek, też a propos sytuacji w Warszawie chce wyrazić swoje zdanie. Wy też bierzecie udział w tych wszystkich działaniach, które są w Warszawie prowadzone na temat... Oczywiście związek zawodowy, który należy do struktury OPZZ-u, funkcjonuje w komunikacji miejskiej w Warszawie. Problemy są podobne. Mówię podobne, bo na kolei na przykład nie ma darmowych biletów. Uprawnienie do ulgi trzeba
wykupić, wykupuje go pracodawca bądź wspólnie z pracownikiem. Jeżeli chodzi o członków rodzin, również mamy realny spór zbiorowy. Był niedawno strajk ostrzegawczy w tej sprawie dwugodzinny. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, spiszemy protokół rozbieżności, to bardzo realny jest strajk generalny. Prezydium OPZZ-u przyjęło również w ubiegłym tygodniu decyzję o synchronizacji w przypadku strajku na kolei protestów różnych branż, także wcale nie wykluczone, że jeżeli dojdzie do strajków komunikacji miejskiej w Warszawie, że będzie to w tym samym czasie. Oczywiście wiele demonów zła, patologii polskich może się wtedy obudzić, jeżeli doszłoby do strajku generalnego na kolei. No to trzeba pamiętać, że to jest paraliż komunikacyjny kraju. Mamy zapalną sytuację na Śląsku. Mamy również patową sytuację wielu grup ludzkich i pracowniczych, którzy żyją bez sensu na przyszłość. To przede wszystkim młodzież pracująca na śmieciowych umowach albo za granicą na zmywaku. Także tych demonów jest bardzo wiele. Nie jest naszym dążeniem do tego, ażeby te strajki i te protesty przybrały aż tak wielki rozmiar, ale ja przestrzegałem i przestrzegam przed tym, że ewentualny strajk generalny na kolei może doprowadzić do tego typu sytuacji, która stanie się no, bardzo poważna, jeśli chodzi o kraj. My jako kolejarze jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby ostatnie z uprawnień kolejarskich, które mamy, bo przypomnę, że jeszcze wcale nie tak dawno kolejarze mieli również i swoją służbę zdrowia i bezpłatne lekarstwa. To było wpisywane do umów o pracę, tak samo jak ulgi przejazdowe. Wcale też nie jest podobnie jak w komunikacji miejskiej, to żaden wymysł komunizmu, tylko to są uprawnienia, które były nadawane kolejarzom jeszcze przed wojną. To marszałek Piłsudski nadawał tego typu uprawnienia i rzeczywiście jest tak, że w różnych grupach i w różnych branżach wszelakie ulgi są jak gdyby suplementem wynagrodzeń. I my jako kolejarze się nie upominamy, że te ulgi bezwzględnie muszą być. Można te ulgi zabrać kolejarzom, nie ma problemu, tylko żebyśmy zarabiali tak jak Europejczycy. Bo to jest suplement wynagrodzenia, wobec powyższego, jeżeli z tego tytułu zostanie wypłacona rekompensata, to te ulgi może sobie pracodawca zabrać i nikogo nie będzie ani to w oczy szczypało, ani nic. A my będziemy zarabiali tak jak europejski kolejarz, maszynista, czy dyżurny ruchu, czy kierownik pociągu i kto inny, bo my odstajemy od tego bardzo dużo. Przez wiele lat było tak, zwyczajem polskich przedsiębiorstw. Ja życzę wszystkim, tak jak powiedziałem przed chwilą, o ludzi młodych się upominamy, to są ludzie, którzy powinni mieć perspektywy rozwoju, życia, stabilizacji, jeżeli rozmawiamy i na rodzinach i o zakładaniu, o małżeństwach, o rodzeniu dzieci, to przede wszystkim podstawą jest stabilizacja, jeśli chodzi o wynagrodzenie i tak dalej. O tym wszystkim rozmawiamy. Rozmawiamy również o tym, żeby w Polsce, żebyśmy zarabiali tak, jak zarabia Europejczyk. Skoro pan premier przywozi tak pieniądze z Europy do Polski, to również należy dążyć do takiego wyrównania, bo niestety my mamy wynagrodzenia europejskie tylko wśród klasy menadżerów, bo menadżerowie w Polsce wstydzą się zarabiać poniżej 100 tysięcy złotych miesięcznie i mówi się o tym, że to są rynkowe wynagrodzenia menadżerów. Chciałbym, żeby były również rynkowe i europejskie wynagrodzenia pracowników w Polsce i wtedy tego typu suplementy wynagrodzeń nie będą w ogóle potrzebne. Proszę Państwa, dzisiaj debata związkowa, jak zwykle raz w miesiącu, we wtorek. Wracamy do rozmowy. Zapomnę, że w naszym studiu Leszek Miętek, OPZZ i Leszek Grzechnik, Solidarność w MZA i tramwajach warszawskich. No to może teraz o tych biletach porozmawiamy w Warszawie. A właśnie. No bo tak. Wiosną miasto zamierza obciąć biletowe przywileje grupie liczącej 30 tysięcy osób. I komu dokładnie? Spróbuję wyliczyć. Kierowcy, motorniczowie, maszyniści metra i pociągów SKM, pracownicy zaplecza, nadzoru ruchu, urzędnicy Zarządu Transportu Miejskiego, bliższe i dalsze rodziny, łącznie z konkubinami, pasierbami i teściami. Tu można by naprawdę parę minut wymieniać listę, komu i na jakich zasadach te bilety wolnej jazdy przysługują. Czy pan uważa, to moje pytanie do pana Leszka Grzechnika, czy pan uważa, że rzeczywiście cały ten
legion ludzi powinien korzystać z darmowych przejazdów. Znaczy, wie pan, jest uchwała miasta. Uchwała miasta jest tak naprawdę uchwałą, która... Znaczy, ta uchwała przyjmuje coś, co było zapisane w naszych układach zbiorowych pracy. Co ja na ten temat myślę, to jest kwestia wtórna. Na razie rozmawiamy w literze prawa. Były układy zbiorowe pracy. Układy zbiorowe pracy pracownikom dawały wynagrodzenie również w formie rzeczowej, a nie tylko wynagrodzenie w postaci pieniędzy. Rozdawano mleko, herbatę, termosy, okulary, części garderoby, węgiel. Te rzeczy się pokończyły w pewnym momencie. Jeżeli chodzi o bilety, jesteśmy gotowi do dyskusji, jeżeli się pojawi druga strona, z którą chce się dyskutować. Bo jak na razie to, jeżeli chodzi o zakres, jeżeli chodzi o partycypację pracownika w koszcie biletu, sprawa jest otwarta. Jak na razie nie ma propozycji, żeby porozmawiać na ten temat, tylko traktujemy tą medialną jakby informację skierowaną do warszawiaków, jaka to grupa ludzi korzysta z bezpłatnych przejazdów, po to, żeby osłodzić warszawiakom koszt biletu komunikacji miejskiej, który wzrósł i wzrośnie następnym razem. Czyli pan po prostu mówi, że władze Warszawy tym samym robią ruch taki wizerunkowy, tak? Tak jest. Chcą się pokazać jako ci, którzy... Podwyższyliśmy pasażerom, to teraz tym, którzy mieli psy, znaczy się... je obcinamy, tak? Tak, jednym podwyższamy, a drugim zabieramy. O, w taki sposób. No dobrze, to będzie pan mówił, lepiej... ale pan mówił, trzymajmy się litery prawa. Tak. Tego, co jest w układach zbiorowych, co jest w uchwałach Rady Miasta. A pana osobiste zdanie, jak powinien ten ład wyglądać? Czy rzeczywiście oni wszyscy wymienieni, nawet proszę na stronach, pana, w przypadku prawa nie mam osobistego zdania. Może mogę w imieniu związku, który reprezentuję, prowadzić negocjacje w sprawie tego, co dzisiaj mają pracownicy. Bo wspominając historię, tutaj kolega opowiadał o kolei, prawda? Ale do mojej firmy, ja akurat jestem pracownikiem autobusów miejskich, werbowano ludzi z dalekiej prowincji, oferując im różne przywileje pozapłacowe. Proponowano im mieszkania, proponowano im dojazdy do miasta, bo komunikację miejską ktoś do pracy też trzeba musi dowieźć. Wtedy, kiedy komunikacja kończyła się przed północą, a zaczynała się o czwartej, była inna sytuacja. Dzisiaj się zaczyna o trzeciej, a kończy o drugiej w nocy. I ci ludzie, którzy kończą pracę, szczególnie dzisiaj, kiedy są drogie koszty utrzymania, w jaki sposób mogą się dostać do domu? Możecie państwo, to będzie dobry moim zdaniem temat do radia, żeby wystąpić do pana prezesa z pytaniem, jaka grupa pracowników komunikacji miejskiej nocuje w zakładach pracy, bo nie ma czym wrócić do domu. A kiedyś odwoziła ich nasza wewnętrzna komunikacja. Tylko to nie była kompetencja miasta jakby, w tym rozumieniu w cudzysłowie, tylko wewnętrzna, więc tak zwane ekstrówki w autobusach, w tramwajach umarły śmiercią naturalną, ponieważ likwidowały to zarządy spółek. Kolejną rzeczą jest to, że na przykład niedawno zlikwidowano ekstrówkę, która odwoziła pracowników z zajezdni Ostrobramska na Pradze do Otwocka, bo ludzie mieszkają wszędzie. I jako argument zarząd spółki wysuwał coś takiego, że przecież jeździ nocny autobus do Otwocka i każdy jak chce, to może się dostać do pracy. Po czym, z tego co mi jest wiadomo, nie podpisał Otwock umowy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie i ludzie nie mają czym wrócić do domu. Taksówką. Bo PKS, czy prywatny, czy państwowy, po prostu nie jest zainteresowany wjeździem nocy. I to jest podobnie z tymi biletami. Jeżeli pan mnie pyta o zdanie, to ja traktuję te bilety, te przepustki miejskie, które należą się mnie i mojej rodzinie, tak samo jak i pracowników rodziną, jako coś, co wynika z mojego elementu wynagrodzenia. I teraz, jeżeli chce się rozmawiać o moim wynagrodzeniu, to jeszcze na forum Rady Miasta Stołecznego Warszawy, to wypadałoby poprosić stronę pracowniczą o to, żeby mogła wyrazić opinię do jakiegoś projektu. Jak na razie to media, bo do mnie docierają tylko informacje medialne, również ze strony, która reprezentuje miasto przed mediami, czyli występuje rzecznik prasowy, bo sam na własne uszy słyszałem w radiu jakąś wypowiedź dotyczącą ewentualnego strajku w komunikacji miejskiej w oparciu o biletu, o odbiór tych biletów, które jakby nie zawiera tutaj elementu takiego, że usiądziemy, porozmawiamy, w jaki sposób cywilizowany rozwiązać problem darmowych
biletów w Warszawie, żeby mieszkańców nie drażnić, że w momencie, kiedy płacą ponad 1 euro za bilet, to pracownicy jeżdżą za darmo. No dobrze, to ja wiceprezydenta jednego zacytuję, ale to za chwilę. No, to może pewnie rozdrażnić związkowców. A jak wygląda sytuacja na kolei? Tutaj nie ma darmowych przejazdów, wolnych przejazdów, tutaj nie, po prostu tak samo jak nie mają emeryci ulgi, i rodziny tak samo mają jak nie ma ulgi 99%, bo nie da się kupić praktycznie takiego biletu, tylko w niektórych przypadkach, a mówi się, że jest ulga. Pracodawca musi wykupić uprawnienia do ulgi. Natomiast ja widzę, że tutaj podobna sytuacja w komunikacji miejskiej. Jak gdyby szuka się tematów zastępczych, żeby ukryć inne sprawy. To ja może od razu też zapytam o taką rzecz. No bo sygnał wysłany w styczniu do ogółu był taki, że wam chodzi o pierwszą klasę dla emerytów. No wie pan, nad tym pracowały renomowane firmy marketingowe, jak skompromitować tutaj związki, pokazać ich je w złym świetle. Nigdy kolejarze nie walczyli o pierwszą klasę, to nie było przedmiotem rozmów, natomiast żeby ustawić społeczeństwo przeciwko tym kolejarzom walczącym o te ulgi, właśnie używano tego typu rzeczy, jak później mówiono o tym, że język z Brzeskiej, taki wulgarny, spowodował, że pełnomocnik zrezygnował i tak dalej. Wiele tego typu chwytów marketingowych. Ja tu widzę szalone niebezpieczeństwo, ale w tym, że próbuje się ustawić społeczeństwo przeciwko sobie, bo tu się pokazuje tak, no jeździ ten kolejarz na darmowych biletach, a ja nie mam darmowych biletów. Jeździ autobusem kierowca, jego żona w komunikacji miejskiej, a ja nie mam. A ten z energetyki to ma taniej płaci za prąd, a ten z gazowni taniej płaci za gaz, a ten z piekarni to sobie chleb może wziąć bezpłatnie. A ten biznesmen wreszcie, który jedzie na stację benzynową i na fakturę kupuje paliwo, potem odwozi swoje dzieci do szkoły, do przedszkola, rozlicza to w kosztach. To jest system pewnych suplementów i zaszłości, który jest od wielu lat w Polsce, system właśnie takiej rekompensaty za obniżone wynagrodzenia. Podstawą są pieniądze. Dlatego kolejarze, i tutaj to nie powinno być żadnego przerażenia, my położyliśmy na stół, że ulgi przejazdowe dla kolejarzy można zabrać. Proszę bardzo, tylko trzeba nam wypłacić ekwiwalent pieniężny. Za to o tym w ogóle nie rozmawialiśmy. To się wszystko do tego sprowadza. Ja myślę, że jeżeli urealnimy, tak jak mówiłem wcześniej... Miałyby się finanse w całej grupie PKP, gdyby kolejarze mieli dostawać ekwiwalent pieniężny. Takie szacunki były robione? Wie pan, no nie było szacunków takich robionych. Było powiedziane tylko, że kwota, którą my zaproponowaliśmy, czyli 720 zł miesięcznie, to jest kwota zaporowa. Ale rzeczywiście, jaka nie miałaby być zaporowa, no to o tym nie rozmawialiśmy. Natomiast myślę, że społeczeństwo jest targane również tymi protestami tutaj wokół ulg przejazdowych na kolei i zapowiedziami zresztą pana ministra przed świętami, że będzie strajk. Przed świętami nie było strajku. My odnosimy wrażenie, że w ten sposób chce się odwrócić uwagę opinii publicznej od spraw zasadniczych na kolei, czyli chociażby tej wtopy, która miała miejsce na Śląsku, a wynikająca ze złej reformy przewozów regionalnych. Się nie ma lekarstwa na przewozy regionalne. Jedynym lekarstwem stawianych przez rząd to jest upadłość spółki przewozy regionalne, czyli w domyśle zafundowanie całej Polsce tej sytuacji, która miała miejsce na Śląsku. To jest zapowiedź i opublikowanie w tych dniach listy linii kolejowych, które chce się zamknąć. To wreszcie kwestie prywatyzacyjne i wiele, wiele innych, które są tematami zapalnymi, a które wynikają z pewnego rodzaju niedociągnięć w zarządzaniu firmą. My jesteśmy gotowi o tym rozmawiać, ale nie w takiej atmosferze takiego nastawienia medialnego przeciwko kolejarzom, że my czegoś tutaj oczekujemy niestworzonych rzeczy. My po prostu domagamy się swojego. Chcemy pracować normalnie, w normalnie zarządzanej firmie. Chcemy zarabiać tak, żeby wystarczyło nam na utrzymanie rodziny i tyle. Natomiast no jeżeli się prowokuje strajki, jeżeli się wchodzi z pochodnią do magazynu prochu, to należy się liczyć z tym, że to może wybuchnąć. Ja przestrzegałem i przestrzegam nadal. Ja tego nie chcę. No że tak. Jeżeli zostanie sprowokowany ten strajk generalny, który sparaliżuje komunikacyjnie Polskę, bo my to zrobimy. Jeżeli będzie protokół rozbieżności, to zrobimy. I zgodnie z uchwałą OPZZ-u będzie synchronizacja działań strajkowych innych branż, a potem już będzie trudno nad tym zapanować.
No, czyli może być bardzo smutno, może być bardzo niebezpiecznie, jednym słowem. Proszę Państwa, natomiast no, o pewnych racjach spróbujemy porozmawiać w dalszym ciągu naszej rozmowy. Debata związkowa w RDC. Ja przypomnę, że nasi goście to Leszek Grzechnik, szef Komisji Międzyzakładowej Solidarności w Miejskich Zakładach Autobusowych i Tramwajach Warszawskich i Leszek Miętek, przewodniczący branży transport w OPZZ-cie, no ale również przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. O biletach, proszę Państwa, rozmawiamy, bo no tak media się ostatnio wyspecjalizowały, że podają informacje o tym, że bronią pewnych przywilejów związkowcy i jeśli chodzi o komunikację warszawską i również w grupie PKP. To jak Ci obiecałem, taki cytat z wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza, który o tym, że 30 tysięcy osób miałoby stracić te przywileje w transporcie miejskim w Warszawie, pisze tak i usprawiedliwia taki krok w następujący sposób. Wszyscy jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i wszyscy odczuwamy obecny kryzys. Nie da się przed nim uchronić spółek komunikacyjnych. Spółki te dają pracownikom gwarancję zatrudnienia, wynagrodzeń, a miasto jako stały, pewny i wypłacalny klient zamawia u nich usługi. Obcięcie ulg biletowych to kropla, która nie powinna być nawet zauważalna w oceanie spokoju. Tak mówi wiceprezydent Wojciechowicz. Ja przypomnę, 27 milionów mniej więcej pozostawałoby w kasie więcej, gdyby tych 30 tysięcy osób, czyli pracowników, nie tylko kierowców czy motorniczych, ale bliższe i dalsze rodziny, łącznie z konkubinami, konkubentami, pasierbami i teściami, te przywileje straciły. No i teraz, co na takie diktum panowie by odpowiedzieli? Bo rzeczywiście wszyscy są w ciężkiej sytuacji. Ci, którzy są na wolnym rynku i nie mogą się wspomóc związkami zawodowymi, a przecież takich jest pełno, no nie zaprotestują, bo za chwilę przyjdzie do pracy ktoś po prostu inny. Nie mają tych argumentów. Wy bronicie dosyć, no, można by powiedzieć, istotnych przywilejów jednak. A ty się nie czujesz wstydu z tego powodu? Jestem związkowcem, pracuję w firmie 38 lat. Wielu moich kolegów pracuje długi okres. Zgadzam się z opinią, że jest to stabilna firma. Jeżeli chodzi o sposób finansowania, nie do końca już tak, jak tutaj pan prezydent Wojciechowicz powiedział. Nie widzę nic wstydliwego w tym, żeby powiedzieć, że nie chcę zarabiać mniej. Czas jest rzeczywiście ciężki. Ponadto mówiąc o 27 milionach złotych, pan cytował, to nie są pieniądze, które miasto wydaje na pracowników spółki, to są pieniądze, które miasto spodziewa się zarobić na pracownikach spółki. Bo to są pieniądze, jak na razie hipoteza pewna, że pan, jak się na to spojrzy, bilety, gdyby nie mieli jak się na to spojrzy w kategoriach takich mafijnych, o, to wiadomo jest, że pracownicy mają dzieci, dzieci muszą jechać do szkoły, muszą kupić bilet albo jechać za darmo. Dzisiaj mają bilet, który dlatego, że mama czy ojciec pracuje w spółce, otrzymuje dziecko i jeździ. A tak to te 50% wartości biletu, bo dzieci jeżdżą na biletach ulgowych, rodzice będą musieli wydać z pieniędzy, które im płaci spółka. Więc tak jak mówiłem w poprzedniej swojej wypowiedzi, jeżeli będzie ochota porozmawiać na ten temat, to usiądźmy i porozmawiajmy. No dobrze, samo pojęcie biletu, nikt nie musi mi tego biletu dawać. Ja sobie mogę ten bilet kupić. Jak zarobię? Problem Rozumiem. Polega tylko na tym, czy mam to zrobić ograniczając dotychczasowe swoje wydatki, czy też po prostu zostanie to wynagrodzone. Przejdźmy na cywilizowane sytuacje, takie jak są w normalnym, że tak powiem, rozwiniętym świecie. Miasto, spółka zapłaci mi tyle, a ja sobie będę decydował, czy kupić bilet, czy nie. A gdyby doszło do rozmów na ten temat, bo jak na razie pan powtarza, że nie ma tych rozmów, nie ma. To co byście proponowali w zamian za te przywileje dla... No nic nie wymyślono poza pieniędzmi do tej pory, jeżeli chodzi o... A ile? Ile w przeliczeniu na pracownika? Tyle, ile kosztuje taki bilet. Nie wiem, różne głosy padają, nie? Dla mnie on nie kosztuje nic. Ja go otrzymuję od 38 lat. Sytuacja spowodowała materialna, że mogę kupić sobie samochód i jeździć samochodem, więc najczęściej używam samochodu prywatnego, a nie komunikacji miejskiej, więc mam go jako przywilej, z którego nie korzystam, nie? Moje dzieci już korzystają, bo one nie są za młode, jeżdżą do szkoły, korzystają z tego biletu. Raz, dwa razy dziennie, w zależności wtedy,
jeżeli chodzi o podróże po mieście, no znają je, więc raczej turystycznie po nim nie jeżdżą. No dobrze, a gdybyśmy mieli tę kwotę hipotetyczną, 27 milionów przełożyć, nie wiem, na cenę nowych autobusów przygubowych, to ile można by takich autobusów za te 27 milionów kupić? Jeden autobus kosztuje jakieś 1 200 000 złotych mniej więcej. Teraz te Mercedesy, które kupiliśmy, kosztowały chyba poniżej 1 000 000 bez VAT-u. A tak normalnie te Solarisy 1 200 000, czyli załóżmy 1 027 000, nie? Tylko tutaj kolega mi poza anteną, że tak powiem, podpowiedział, zabierzmy w ogóle pieniądze, płaćmy ludziom w jedzeniu i w ubraniach. Nie, no można obniżyć o 50% wynagrodzenia i wtedy ile autobusów można kupić? Ja chcę zwrócić uwagę, że tutaj jest świetnie, świetnie argumentowane przez pracodawców, przez tutaj pana marszałka, wiceprezydenta, że jest kryzys. Tylko proszę zauważyć, że lepsi w tym kryzysie od związków zawodowych jest finansjera światowa, która się wzbogaciła na kryzysie. Kryzys wywołała i na kryzysie się wzbogaciła. Tylko na kryzysie to cierpią, bo koszty tego kryzysu są przenoszone przez finansjerę na rządy, a rządy przenoszą koszty tego na pracowników. No ale też jakbyśmy mieli poszukać rezerwy w tym wszystkim, to zapytam o te hybrydowe autobusy. Ile one kosztowały? Bo ich jest 4? Według tej informacji, którą mam, to mam ich 4, ich jest 2,5 miliona złotych kosztowała sztuka. No i czy to się sprawdza? Znaczy się, wie pan, kierowcy, którymi rozmawiałem, którzy jeżdżą tymi autobusami, ogólnie są z nich zadowoleni. Za to, jeżeli rozmawiamy w kategoriach, że one mają być ekonomiczniejsze, to jest nieprawda. Bo? Znaczy się, no palą tyle samo paliwa, co zwykły autobus. Dlaczego? No taka jest, że tak powiem, specyfika komunikacji. Komunikacja dziennie spala ponad 100 ton paliwa. Mogę panu powiedzieć w formie ciekawostki, że jak rozpoczynałem pracę w związku, to był 89 rok, i po raz pierwszy zapoznawałem się ze spółką w szerszym wymiarze, nie jako pracownik, tylko jako działacz związkowy, to wtedy 1440 autobusów jeździło po mieście w czarnym dniu i paliło 100 ton paliwa. A dzisiaj jeździ tych autobusów 1000 i też pali 100 ton paliwa. Mm-hmm, no dobrze, tylko... jesteśmy ekologiczni w takim rozumieniu, jak to widzi hybrydowe nie władza. Są ekologiczne? Proszę pana, nie znam szczegółów technicznych. Wiem tylko o tym, że teraz na przykład kupiono Mercedesa. Ten Mercedes pali 60-70 litrów. Świeci jak choinka. W takim autobusie jest chyba 4 generatory prądu. Bo to wszystko żre prąd, prawda? On nie pali dlatego, że się toczy po jezdni, tylko pali dlatego, że ładnie wygląda. Ma 8 monitorów w środku, prawda? Każdy może sam obejrzeć. Najczęściej na przykład polityka. O, tak jak tutaj. Bardzo rzadko. W autobusach się polityków nie ogląda. To towarzyszy nam obraz, ja że tak powiem, jakby dobroczyńcy, prawda? I teraz to wszystko jest ładne, jest klimatyzowane. Ja rozumiem, że to jest standard europejski. Czy na to miasto stać? Nie wiem. Dlatego, że jak patrzę na to jako pracownik, to w chwili obecnej do mnie się apeluje, żebym ja ograniczył swoje roszczenia jako pracownik, ponieważ firma musi zakupić nowy tabor, bo musi firma spłacić zobowiązania wobec banków, bo jak nas banki będą postrzegali, jak będziemy, że tak powiem, wydawali pieniądze na pracowników, a nie na modernizację. To wszystko są piękne idee, tylko niestety nie sprawdzają się w praktyce, bo za chwileczkę będziemy mieli zatknięcie polegające na tym, że paliwo zdrożeje, bo były jakieś pogłoski, że paliwo ma zdrożeć, a jeden nasz autobus na 100 kilometrów pali 70 litrów paliwa i wykonuje w ciągu godziny takich kilometrów 14. No dobrze, a teraz tak. Pamiętajmy, że sytuacja z biletami, ona się zasadza na uchwale Rady Miasta, prawda? Rada Miasta przejęła jakby nasze przywileje zawarte w układach zbiorowych. W układach zbiorowych. Ale jeżeli miałyby być te przywileje odebrane, to... Głosowaniem. Głosowanie w Radzie Miasta. Natomiast na PKP jakby ta sama sprawa jest regulowana po prostu decyzjami szefów grupy PKP, spółki, tak? W tej chwili tak. Było to opisane w ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy, który został wypowiedziany. Natomiast jest kilka aktów prawnych, które regulują kwestie uprawnień. Między innymi dla emerytów to są prawa nabyte, które były wpisywane w umowy o pracę. Kolejarze mieli wpisywane to w umowy o pracę, szczególnie ci emeryci, którzy odchodzili z kolei przed 2003 rokiem. Są też regulacje i martwe prawo jest, jeśli chodzi o zapisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji PKP, które daje prawo do ulgowych świadczeń przejazdowych dla emerytów, tylko że to odnosi się do ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, który w tej chwili nie istnieje, dlatego jest inicjatywa ustawodawcza między innymi Solidarnej Polski, ażeby
zmienić, żeby te zapisy nie były martwe, tylko rzeczywiście dawały prawo do tych uprawnień dla emerytów kolejowych. No i w tej chwili prowadzimy spór zbiorowy, jak zawrzemy porozumienie, to będzie to stanowiło prawo pracy jako taki substytut brakującego ponadzakładowego układu zbiorowego pracy i tam chcemy te rzeczy opisać. No dobrze, a tutaj wiemy, że do rozmów między miastem a przedstawicielami związków zawodowych z firm komunikacyjnych w Warszawie nie dochodzi. A czy wy... Tak, czy miasto nie jest partnerem. Nie jest ustawiło partnerem. Ustawiło się inaczej, w takiej sytuacji, że nie jest partnerem. Powołane zostały spółki handlowe i wskazuje się zarząd jako partnera. Jednocześnie ta, wie pan, jakby wzajemne przenikanie się kompetencji jest wyraźne, za to w sytuacji takiej jak sprawy pracownicze, no to macie swoje zarządy. No dobrze, a na PKP toczą się rozmowy między związkowcami a zarządami spółek? Spór zbiorowy toczy się już od wielu miesięcy. Od wczesnej jesieni zeszłego roku już mamy spór zbiorowy. No, na razie porozumienia nie ma. W tej chwili po rezygnacji prezesa Związku Pracodawców Kolejowych jako pełnomocnika zarządów spółek, bo to jest spór zbiorowy z zarządami spółek kolejowych, jest taka przerwa techniczna, jest sporo prac, nazwę je studyjnymi. Także pracuje się nad zawarciem porozumienia. Umówiliśmy się do tego, że w piątek o godzinie 11 będzie spotkanie plenarne w ramach tego sporu zbiorowego. Mam nadzieję, że uda się wypracować taki kompromis, który doprowadzi do zawarcia porozumienia, a przynajmniej da podstawy do tego, ażeby nie spisywać protokołu rozbieżności i żeby można było uniknąć strajku generalnego na kolei. A czyli jeżeli to piątkowe nie przyniesie efektów, to już to jest nie, prosta zasadzie, droga do strajku? W zasadzie czas mamy do końca lutego, bo do końca lutego zostały wydłużone stare zasady ubiegłoroczne świadczeń przejazdowych. A już od dawna mówimy, że my możemy prowadzić te rokowania sporu zbiorowego tylko w warunkach takich, kiedy obowiązują stare zasady, a nie wprowadzono nowych. No bo jeżeli jednostronnie wprowadzi się nowe zasady, to jest jednoznaczne z protokołem rozbieżności i zakończeniem sporu zbiorowego i strajkiem. Wobec powyższego w tej chwili jest czas do końca lutego. Mieliśmy do końca stycznia, przedłużono jeszcze o miesiąc i do tego czasu zostało kilka dni. Mam nadzieję, że jakieś rozstrzygnięcia będą, które przynajmniej dadzą możliwość wypracowania tych metod później, czyli wydłużą jak gdyby albo ustalą zakres świadczeń przejazdowych przynajmniej w tym roku, żeby dać czas na wypracowanie rozmaitych sposobów, bo to jest materia skomplikowania. Ja wiem, ale jeżeli na przykład do końca lutego nie uda się osiągnąć porozumienia, to strajk wtedy kiedy, ten generalny? To ja nie umiem w ten sposób odpowiedzieć. Jeśli się nie uda do końca lutego, to będzie trzeba spisać protokół rozbieżności, a wtedy zgodnie z prawem związki zawodowe mają prawo podjąć strajk generalny, a kiedy to trudno powiedzieć, bo będzie w tym temacie szereg rozmaitych konsultacji. Tak jak powiadam, strajk generalny to jest bardzo poważna rzecz. My musimy się do niego bardzo poważnie przygotować, bo niestety, ale wiele instrumentów państwa zostało uruchomionych, ażeby jak gdyby spacyfikować ten strajk. Mieliśmy wiele przykładów i nacisków na pracowników, mobbingu i wiele tego typu rzeczy. Także tutaj nie ma żartów. A po drugie, również będziemy pracowali nad synchronizacją tego strajku również z innymi branżami. Także na tą chwilę ja nie umiem powiedzieć. Ja mogę powiedzieć tylko jedno i to mówię jak najbardziej szczerze, że ja jestem związkowcem i uważam, że problemy wszelakie, w tym problemy kolejowe i w tym problemy ulg przejazdowych, należy rozwiązywać przy stole negocjacyjnym. Jeżeli dochodzi do strajku, to dla mnie jest to katastrofa, jeśli chodzi o związki zawodowe, ale i o pracodawców, bo w ten sposób nie należy rozwiązywać problemów. Natomiast my nie możemy przechodzić do porządku dziennego, że dialog społeczny jest markowany. On musi być rzeczywisty. Jeżeli będzie rzeczywisty, jeżeli z drugiej strony będzie wola zawarcia porozumienia w obszarze ulg dla pracowników, członków ich rodzin, a przede wszystkim dla tych bezbronnych emerytów, którzy są przywiązani, bo pracowali często 40-45 lat na kolei, mieli
mieli to zapisane w umowach o pracę, a w tej chwili próbuje im się to ograniczyć. Jeżeli my tego nie rozwiążemy, no to niestety, ale będziemy musieli podjąć inne działania. Kryzys nie jest wytłumaczeniem na to. To nie są tak druzgoczące kolej czy firmy koszty wynikające z tych ulgowych świadczeń. Myślę, że w optymalizacji funkcjonowania tych przedsiębiorstw można zrobić dużo więcej. I nie można wszystkiego tłumaczyć kryzysem. No dobrze, a teraz taka sytuacja, bo 25 jak był dwugodzinny od 7 do 9 strajk, to komunikacja szczególnie intensywnie jeździła po mieście. Były specjalne komunikaty, że w związku ze strajkiem na kolei to i autobusy, i tramwaje. No, ale to nie były komunikaty związkowe. To rozumiem, nie, oczywiście, ZTM. Ale teraz się zastanawiam nad taką możliwością, skoro jest taka synchronizacja. To jaki jest rytm wydarzeń, jeśli chodzi o komunikację warszawską? Czy tutaj też my też jesteśmy w sporze zbiorowym. Od października jesteśmy w sporze zbiorowym. Też odczuwamy, bo spór zbiorowy jest prowadzony z zarządem autobusów, nie z miastem stołecznym Warszawa. Tak jak mówię, to jest inne piętro. Mhm. I zarząd autobusowy prowadzi spór zbiorowy z nami jako negocjator w ten sposób, ponieważ spór ma podstawę finansową, chodzi o roszczenie finansowe, a oprócz tego chodzi o sposób traktowania pracowników w spółce. I kiedy? Kiedy? Bo ja jestem proszę bardzo pana, ciekawy, kiedy może do końca roku 12 zarząd twierdził, że nie ma środków na to, żeby zrealizować nasze żądania, a na początku roku 2013 powiedział, że już jest za późno, żeby te roszczenia nasze zrealizować. I teraz, tak jak kolega mówi, spór zbiorowy to jest poważna sprawa. My jesteśmy szkodliwi dla mieszkańców, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. W momencie, kiedy nie wyjadą autobusy, nie wyjadą tramwaje, to jest niedobrze dla mieszkańców. Mieszkańcy płacą wysokie podatki i wysokie ceny za bilety po to, żeby jechać komunikacją, a nie żeby przyglądać się komunikacji, która nie wyjechała. I dopóki nie przeprowadzimy referendów, my żeśmy trzykrotnie zwracali się do zarządu autobusów, o to, żeby wyraził zgodę, bo taka jest forma przyjęta w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, na przeprowadzenie referendum według kryteriów, które nie będą przez strony kwestionowane. Nie chodzi o to, że możemy sami to zrobić, tylko chodzi o to, żeby druga strona wiedziała, w jaki sposób pracownicy odnoszą się do postulatu, które związek stawia. To dwukrotnie nie dostaliśmy odpowiedzi na takie pismo. Zarząd próbował zasypać ten nasz spór wewnętrzny, żeby on nie istniał medialnie. On się przedarł do mediów, dlatego że chyba przez 8 godzin na zakładach naszych wisiały flagi związkowe. Potem one zostały zdjęte przez członków zarządu. Po to, żeby nie pokazać, że w ogóle jest kłopot. Jest milutka, tak jak tutaj pan zacytował pana Wojciechowicza, prawda? Chociaż jest inna rzeczywistość. Ja nie mówię, że u nas jest tragedia, ale nie jest dobrze. Rozmowy, które prowadzimy z zarządem autobusów, bo w tramwajach warszawskich jest troszeczkę inna sytuacja, są rozmowami wyprzedzającymi pewne zdarzenia społeczne. Jeżeli nie zmieni się polityka zarządu miejskich zakładów autobusowych wobec związku, to w tym roku, na wiosnę, będzie strajk komunikacji. Śląsk jest po referendum, także tu mogę powiedzieć, również jest zburzenie na Śląsku związane ze zwolnieniami. Zlikwidowano Śląski Zakład Przewozów Regionalnych. Jeszcze taka rzecz. Strajk generalny, czyli taki do skutku. No, do skutku. Do sklejarzy. My nie mamy innego... Nasze tradycje strajkowe, jak można mówić w cudzysłowie tradycje. Pierwszy strajk w komunikacji w 91 roku był w maju, trwał 5 dni. Drugi strajk był w 93 roku. Być może 20 lat to jest taki okres, kiedy rzeczywiście interwał następuje. 20 lat dojdzie do strajku. I nie wiem, czy to jest dobrze, bo chciałbym zwrócić uwagę, że w Europie strajki są normalną zdobyczą cywilizacji zatrudnienia i tam strajki się odbywają, a tutaj strajk to jest jakby zamach na demokrację polską. Tak? Proszę państwa, Leszek Miętek, przewodniczący branży transportu PZZ-u. Dziękuję bardzo za rozmowę. Również był z nami Leszek Grzechnik, Komisja Międzyzakładowa Solidarności w Miejskich Zakładach Autobusowych i Tramwajach Warszawskich. Dziękuję bardzo. Dobranoc.